Siema. Tydzień temu omówiłem cztery mecze polskich klubów w eliminacjach do UEFA Ligi Konferencji Europy. Dzisiaj natomiast z bólem serca omówiłem tylko dwa, ponieważ po drodze pożegnaliśmy się z Lechią Gdańsk oraz Pogonią Szczecin. A omawianą w tym filmie dwójko był Raków Częstochowa, który mierzył się dzisiaj ze Spartakiem Trnawa oraz Lech Poznań, który również... No, mierzył się dzisiaj y, z Wikingurem Reykjavik, z racji, że klasycznie szanuję wasz czas i wiem, że nie wszystkich interesują omówienia wszystkich polskich klubów. W tych eliminacjach, to na osi czasu zaznaczyłem fragmenty, gdzie są dane, poszczególne mecze omawiane. Jeżeli oglądacie natomiast ten film na jakimś telewizorze, to info o tym znajdziecie również w opisie lub w pierwszym komentarzu, przeze mnie przypiętym. Z tego miejsca, jeszcze tak dla zasady, chciałbym Was zaprosić do subskrybowania kanału Tradaj oraz na Facebooka Tradaj oraz zaprosić Was na końcówkę tego filmu, ponieważ będę miał tam pewne info a propos najbliższej przyszłości mojego kanału. Ale to już tyle z informacji. Teraz przechodzimy do ogólnego mojego. Spostrzeżenia po dwóch dzisiejszych starciach polskich klubów. Trzecia runda eliminacji do UEFA Lig Konferencji Europy znowu przyniosła mi dwubiegunowość, ponieważ ponownie mam dzisiaj bardzo dobry humor oraz. No, tak średnio, słabo, bardzo słaby humor, ponieważ oglądając spotkanie w Trnawie, miałem po prostu uśmiech od ucha do ucha i ponownie moi sąsiedzi słyszeli moje krzyki. Natomiast oglądając potem spotkanie w Rejkawiku, miałem smutek odtąd do tąd. I moi sąsiedzi również słyszeli mój krzyk Natomiast no rozpaczy Ale dobra miejmy to już za sobą Przenosimy się najpierw na piękny stadion w Trnawie W którym mieliśmy bardzo Dużo przyjemność oglądać spotkanie Wicemistrza Polski Ja wiem, że się powtarzam na temat RKS-u Praktycznie co film, ale to jest serio Niespotykane, by polski klub Prawdziwie, realnie I nie na żarty, nie na niby Się rozwijał, bo zespół z Częstochowy Z roku na rok prezentuje się Po prostu coraz lepiej Osiąga coraz lepsze wyniki oraz ściąga coraz lepszych piłkarzy, oraz równocześnie, co zabawne, potrafi utrzymywać w zespole już tych dobrych. Także uważam, że czerwono-niebieski RKS częstochowy jest dobrem sportowym całego kraju oraz jest chyba jedyną nadzieją polskiej piłki nożnej klubowej. A dzisiaj ta ekipa po prostu ponownie pokonała w rozgrywkach międzynarodowych zespół rywala na wyjeździe. Do zera. Tym razem padło na zespół Spartaka Trnawa, który przegrał dwoma bramkami z wicemistrzem Polski. I dwoma trafieniami w tym spotkaniu popisał się Boski Hiszpan. Król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy Oczywiście Iwi Lopez Pierwsze z trafień to strącenie piłki sam na sam Po fantastycznej asyście Wdowiaka Ale jest jedno ale a propos tego trafienia Ponieważ bramka ta w mojej ocenie padła z pozycji spalonej Ponieważ wydaje mi się, że idealnie w momencie gdy Wdowiak podawał Lopez był najbliżej bramkarza rywali, więc uważam, że ta bramka nie powinna była być uznana, natomiast Raków grał tak dobrze, że możliwe, że trafiłby ją tak czy siak. Drugie z to nieźle wykonany rzut karny po faulu starego, dobrego znajomego z ekstraklasy Martina Bukaty na wdowiaku, co w sumie pokazuje w jakimś stopniu, że wdowiak zaliczy dzisiaj dwie asysty. Mecz można było podzielić wow na dwie połowy, wow, ale chodzi mi tu bardziej o różnicę w prezencji Rakowa w dwóch poszczególnych. Po pierwsza połowa w ich wykonaniu była po prostu wręcz bezbłędna. Przede wszystkim strzelenie dwóch bramek, cykliczne kreowanie sytuacji podbramkowych, ale dodatkowo solidne i przytomne bronienie swoich czterech liter, czy tam tyłów, no, jak to woli dobra gra w defensywie. Druga połowa, już w mojej ocenie, była nieco bardziej nerwowa oraz stała głównie pod znakiem kontrataków gości. Ale nawet w niej, polski team stworzył kilka naprawdę groźnych sytuacji. Groźnych sytuacji, by podwyższyć stań tego spotkania, bo kojarzy chociażby right-lewą stroną Gutkowskisa, który zakończył się groźnym uderzeniem, oraz prawą stroną Koczergina, który również. Yy, zakończył się groźnym uderzeniem. Dodatkowo wydaje mi się, że powinniśmy pochwalić po tym spotkaniu Kacperka w bramce, bo klasycznie chłopak ten stanął dziś po prostu na wysokości zadania i zupełnie nie widać było w nim strachu. Nie chcę tutaj używać określenia, że świetnie zastąpił dzisiaj Kowacewicza, bo uważam, że Kacper Trelowski jest wartością samą w sobie i to ewentualnie on mógłby być zastępowany kimkolwiek innym, bo ten osiemnastolatek już rok temu, gdy był siedemnastolatkiem, pokazywał, że jest ekstra bramkarzem. Mocno przy okazji rzucała się dzisiaj przynajmniej mniej w pierwszej połowie praca arbitra w oczy, a raczej agresja zawodników Spartaka. O czym świetnie przekonał się chociażby między m.in. Papa Nikolaou, który był po prostu ciągle faulowany. I co by nie mówić Słowacy zagrali naprawdę brzydkie zawody I nie mam bladego pojęcia czym było to spowodowane Może bezradnością Bo innego wytłumaczenia chyba nie potrafię teraz przytoczyć No i wiadomo ofensywa była świetna Ale chciałbym jeszcze pochwalić Jeśli chodzi o defensywę Arsenicia W końcówce tego spotkania Ponieważ w końcówce mieliśmy wyjścia sam na sam Napastnika Trnawy Które zostało przecięte przez Arsenicia I był to kluczowy wślizg dla wyniku tego spotkania Także zoranie Arseniciu Dzięki tobie między innymi mamy dzisiaj wynik 2 do 0 na wyjeździe Przeciwko nie byle jakiej ekipie Powiedzmy sobie szczerze A mówię tak dlatego ponieważ Mieliśmy dzisiaj całkiem dużo zawodników Ex ekstra klasy W zespole Spartaka A przecież wiadomo że polska piłka Jest No właśnie jaka jest Bo właśnie w tym momencie Nie chcę tego robić no nie chcę tego robić, ale <noise> zostańmy w tej drnawie. Nie przenośmy się do tego Reykjaviku. No ale dobra, no, w tym momencie przenosimy się do Reykjaviku, gdzie mistrz polski, a raczej polski mistrz grał z Wikingurem. I w tym momencie filmu zmieniam znacząco narrację, ponieważ no, jest ku temu powód. Hmm. Wiem, że był to dopiero pierwszy mecz dwumeczu, ale to już nawet... No nie jest zabawne. Mistrz Polski, który dosłownie kilka miesięcy temu był najlepszym klubem polskiej piłki klubowej, a raczej na to wskazywała tabela dzisiaj notuje kolejną dość kompromitującą wpadkę. O ile jeszcze tutaj o wpadce możemy mówić. Ponieważ kolejowy klub sportowy Lech Poznań przegrywa dzisiaj w pierwszym meczu dwumeczu z Wikingurem Reykjavik 0-1. Dzięki czemu kolejorz bardzo mocno komplikuje sobie ewentualny awans do czwartej rundy eliminacji do UEFA Ligi Konferencji Europy. Ale wiecie co? Skoro gra kolejorza wyglądała dzisiaj tak jak wyglądała, to ja nie wiem czy ten zespół ma czegokolwiek szukać. W czwartej rundzie, a już pff, nie daj Bóg w fazie grupowej. Zawodziło dzisiaj dosłownie wszystko. Wszystko. Od gry w defensywie, po tą w ofensywie, bo kurczę w pierwszej odsłonie zespół polskiego mistrza. Oddał dosłownie zero celnych strzałów na bramkę. A to już naprawdę nie jest niepokojące. To jest okropne. W drugiej było już nieco lepiej, ale no, musiało tak być. Ponieważ Kolejosz musiał po prostu ruszyć na bramkę rywala ze względu na to, że w ostatniej minucie pierwszej połowy po prostu stracił remis. No i Kolejosz ruszył, no. Oddał jeden celny strzał na bramkę. Choć nie pójdziemy zważyć. Także to ruszenie to. Słowo mocno nadużywane. Zasadniczo rywale Poznaniaków z Islandii prezentowali się dzisiaj na 5 razy bardziej poukładanych, może więcej nawet razy. Widać było znacznie więcej walki z ich strony, więcej pomysłu na grę. Nawet ta kontra gospodarzy przy golu na 1 do 0 była po prostu bardzo przyzwoita i bardzo konkretna. Chociaż swoją drogą w tej sytuacji defensorzy kolejorza no nie zrobili zbyt wiele, żeby. Przeszkodzić temu uderzeniu. O dziwo, jeśli chodzi o polski zespół, można byłoby w pewnym stopniu pochwalić uwagę bramkarza, bednarka, który w pewnym sensie swoimi dzisiejszymi interwencjami Zrobił dobry wynik przed rewanżem, to brzmi okropnie, ale to jest prawda, bo spokojnie Reykjavik mógł podwyższyć stan tego sprowadzenia i mieć na przykład trzybramkową zaliczkę przed rewanżem na bułgarskiej. A tak to nadal polski zespół ma szansę, także to nie jest aż tak zła sytuacja. A może chciałbym powiedzieć bardziej, że wierzę, że ma szansę, bo chcę w to wierzyć. Może przy okazji Pereira zagronie najgorsze zawody, ale chwalenie dzisiaj jakiegokolwiek defensora poznańskiej lokomotywy po tak słabym meczu bloku defensywnego, no jest trochę dziwne. Kwekwe kwe może dał nieco słoneczka swoją zmianą, nie? No może pomyliło mi się z tym słońcem na niebie. Podsumowując, Lech gra źle, wręcz bardzo źle. A najgorsze jest to dla kibiców kolejorze, że teraz przed ich zespołem jest nieuchronna, potężna PKO Ekstraklasa, z której nie ma już ucieczki. A wręcz bym powiedział, że najprawdopodobniej niedługo będą to jedyne rozgrywki obok Pucharu Polski. Zespołu z Poznania. Także uważam, że ten sezon będzie ciekawy. Raków Częstochowa wygrywa na wyjeździe z Trnawą 2 do 0. Lech Poznań przegrywa na wyjeździe z Reykjavikiem 0 do 1. Chciałbym też przy okazji powiedzieć, że no, mimo tego, że jest tak 50 na 50, jeśli chodzi o radość i smutek, to jednak chciałbym zostawić nieco słoneczka Wam kibicom, ponieważ uważam, że Lech przed rewanżem ma jeszcze szansę na awans. Bo może dzisiaj kolej już zaprezentował się słabo, bez polotu i bez praktycznie pomysłu na grę. To jednak pokazywał w tym sezonie w europejskich pucharach, że dobrze gra na własnym obiekcie. Bo chociażby pokonał u siebie Karabach Agdam grając całkiem słabo oraz Dynamo Batumi aż 5 do 0. Także no wszystko w nogach Lechitów, no. tylko trzeba uwierzyć. Teraz czuję się jak jakiś coach, ale no trochę to prawda. Natomiast jestem bardzo dumny z Rakowa Częstochowa. Wiem, że się powtarzam, natomiast Raków jest tak powtarzalną drużyną, że nie wypada nie powtarzać. W jej obecności. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam na Facebooka Tradaj, po ankietki. Jest Was tam coraz więcej, także jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Jeszcze na koniec mam tą krótką informację, o której mówiłem na samym początku. W najbliższym czasie nie będzie filmów na kanale, ponieważ będę miał przerwę od dosłownie teraz piątku do około 15 sierpnia. Czyli no możliwe, że zobaczymy się dopiero w piątej kolejce. Tak, w piątej kolejce. W poniedziałek. Ale o tym też napisałem na Facebooku, także odsyłam na Facebooka też właśnie dzięki temu, żeby zaznajomić się z tą informacją. Dzięki za uwagę i jeśli Wam się podobało, to zapraszam do skomentowania dla zasięgu oraz dodania lajka. Boże, ja to powiedziałem. Dzięki za uwagę i nie przedłużam. Cześć.